Marek z Pawłem Pawlakiem na Media Day przed galą UFC w Krakowie. Paweł, trening z grupą S4 zrobiłeś. Jak Ci się podobało? Witam Was. No, ogólnie trening udany, taki bardziej to był trening zadaniowy, stójkowy do obalenia. Trening mi się podobał, był ok. Choć już jestem jakiś taki przemęczony strasznie i już końcówkę takich treningów byłem jakiś zmęczony, ale będzie dobrze. Coś z tego treningu Ci podeszło akurat pod te elementy, które trenujesz na Sheldona Westcotta, czy niekoniecznie? No, w sumie dużo ucieczek do tyłu, no to może to jedynie, bo nie mogę dać się obalić w tej walce, więc może to jest dobre w tym. No to opowiedz coś ogólnie o Twoich przygotowaniach na galę UFC w Krakowie na Kanadyjczyka. No, przygotowuję się w sumie już od połowy stycznia do tej gali. Przede wszystkim moje przygotowania są w Gracie Barra Łódź i stójkowo w Reverse Fight Club. No co, trenuję dużo, sumiennie, motywacja jest, głód walki jest, więc będzie dobrze 11 kwietnia. No właśnie, głód walki, miałeś jeden występ na początku, zdaje się, czerwca zeszłego roku w Berlinie. W maju, 31. Potem długa przerwa, byłeś zestawiony z Diego Limą, tam zdarzyła się kontuzja, ostatecznie nie zawalczyłeś w Brazylii. No jak sobie radzisz z tą długą przerwą od startów? To nie jest jakieś właśnie bardziej napędzające cię? No jestem mega zmotywowany do tej walki przez to, że tak naprawdę cały rok miałem w kontuzjach i wyeliminowało mnie tak naprawdę na długo z MMA, bo na początku roku zerwałem częściowo mięsień prosty brzucha, później ta walka przegrana w sumie też przez tą kontuzję. No i później z tym Diego Limo też ten kręgosłup mi siadł i tak naprawdę zacząłem dopiero w połowie stycznia trenować troszeczkę, ale cały czas mi ten kręgosłup boli, więc jestem zmotywowany teraz bardzo, bo w Polsce chcę się pokazać i udowodnić to, że jestem dobrym zawodnikiem, zasługuję na UFC i dokonam tego i pokażę, że umiem się bić i że wygram to. Mówisz, że jeszcze boję się kręgosłup, czyli nie jesteś w 100% wyleczony z tych wszystkich dolegliwości? No to jest taka, bo tam mi krążek wyleciał troszeczkę z kręgosłupa i to cały czas mnie jakby naciska ten kręgosłup i to wiadomo, będzie mnie bolało, ale to nie jest tak, że mi coś znowu się stanie. Mogę z tym trenować, tylko wiadomo, ten dyskomfort będzie przez jeszcze jakiś tam dłuższy czas. W walce w Krakowie powiedz, czy odczuwasz jakąś presję z tego, że jeżeli cię tutaj powinie noga, to może być koniec swojej przygody z UFC? Nie, w ogóle nie odczuwam takiej presji, ponieważ jestem mega zmotywowany i wiem, że to wygram i nie mam żadnych tam jakichś, nie wiem, takich myśli, że mogę nawet przegrać, więc nie myślałem do przegranej czy o czymś takim, wiem, że to wygram, więc nie mam żadnej presji. To jest dla Ciebie wygodniejsze, że wracasz do walk w Polsce? Oczywiście to będzie duża gala, duża arena, ale znowu, raz tylko walczyłeś za granicą, tak? O ile dobrze pamiętam, właśnie wtedy w Berlinie. No dokładnie. Cieszę się, bo przed własną publicznością mam nadzieję, że to mnie też uskrzydli i da mi mega kopa do tej walki. I dobrze będzie, będę mógł dobrze zbić wagę, jakieś tam wszystkie te rzeczy, które potrzebuję do zbijania wagi, to też będę miał przy sobie, więc myślę, że to jest tylko na plus, że w Polsce. To jeszcze pytanie trochę z innej beczki. Po tym weekendzie mamy pierwszą polską mistrzynię w UFC. Jasia Jędrzejczyk została czempionem wagi sąkowej. Co o tym sądzisz? Jakie to jest uczucie dla Ciebie jako zawodnika reprezentującego Polskę też w tym sporcie? No oglądałem walkę, obudziłem się specjalnie o 4:30, żeby zobaczyć Asię. No trzeba przyznać, że dała rzeczadu. Naprawdę super broniła to obalenia. Ta zapaśniczka była naprawdę dobra, naprawdę na najwyższym poziomie i w stójce to naprawdę pokazała taką klasę, że szok. Jestem dumny z tego, że Asia dała tak radę naprawdę i tak się pokazała, bo naprawdę ją zdominowała w tak naprawdę każdej płaszczyźnie. Jestem szczęśliwy, że udało się wygrać. Marcin Bandel mówi, że to jest też motywacja dla niego. Czy to też jest dla Ciebie jakiś dodatkowy kop, że jest Polka, która radzi sobie tak dobrze w UFC? No dokładnie, no to jest mega motywacja. Po prostu trzeba się starać, wierzyć w swoje umiejętności, być pewnym siebie, bo Asia nie da się ukryć, jest mega pewna siebie i przez to pokazuje wszystkie swoje umiejętności właśnie w klatce. Okej, Paweł, dzięki wielkie za wywiad. Powodzenia na ostatniej prostej przygotowań do Krakowa i powodzenia w samej walce. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia 11 kwietnia.